Szczęść Boże, witajcie, posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Ewangelii według świętego Marka. Jezus przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł razem z 12 do Betanii. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, uczuł głód. A widząc z daleka drzewo figowe, okryte liśćmi, podszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz przyszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, gdyż nie był to czas na figi. Wtedy rzekł do drzewa: niech już nikt nigdy nie je owocu z ciebie. Słyszeli to jego uczniowie i przyszli do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni. Powywracał stoły zmieniających pieniądze i ławki tych, którzy sprzedawali gołębie, i nie pozwolił, żeby kto przeniósł sprzęt, jak i przez świątynię. Potem uczył ich, mówiąc: czyż nie jest napisane: mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście z jego jaskinię zbójców. Doszło to do arcykapłanów i uczonych w piśmie i szukali sposobu, jakby go zgładzić. Czuli bowiem lęk przed nim, gdyż cały tłum był zachwycony jego nauką. Gdy zaś wieczór zapadł, wychodzili poza miasto. Przechodząc rano, ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do niego: Rabbi, patrz, drzewo figowe, któreś przeklął, uschło. Jezus im odpowiedział: miejcie wiarę w Boga, zaprawdę powiadam wam, kto powie tej górze: podnieś się i rzuć w morze, a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam, wszystko, o co modlicie, w modlitwie prosicie, stanie się wam. Tylko wierzcie, że otrzymacie, a kiedy stajecie do modlitwy, przebaczajcie. Jeśli macie co przeciw komu, a tak by także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze. Gdy dzisiaj widzimy w Ewangelii Jezusa, który przygląda się figze, to jest to dla mnie obraz spojrzenia z troską na moje życie. Na moje życie pod kątem owocności. I pomyśl, czy czasami nie jest tak, że dużo gadam, a z tego nie ma żadnego pożytku dla innych? Gdzie są takie, jakieś takie jałowe miejsca w twoim życiu, że aż się prosi, by tam pojawił się jakiś owoc? Czym jest ten owoc? To konkret, który przyniesie jakieś dobro w życiu innych ludzi. Pomyśl dzisiaj o tym. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.